Piotrek, w wielkim stylu pożegnaliście w tym sezonie z Kielcami. No tak, bo zwyciężyliśmy ostatni mecz, także... Jest to godne pożegnanie tego sezonu, no i zobaczymy, co przyszłość pokaże i przyniesie. Komu bramkę dedykujesz? Oczywiście nie mamie, bo dzisiaj nie mamy. Jaki to był sezon dla was? No, pierwsza runda była udana. Mieliśmy walczyć o coś więcej. No, niestety nie powiodło się to na wiosnę, no ale myślę, że i tak to był dobry wynik. Nikt chyba nie zakładał, że będziemy walczyć o pierwszą ligę. Takie były nasze cele w pierwszej rundzie. Ale wyszło jak wyszło. No, pierwsze mecze zadecydowały, że już później goniliśmy, ale nie tak za bardzo nie liczyliśmy się w walce. No i myślę, że to był poniekąd udany sezon. Igor został królem strzelców. Chciałbyś, żeby został z wami na przyszły sezon? Gratuluję mu przede wszystkim króla strzelców, bo to nie jest taka łatwa sprawa. No, w każdym meczu praktycznie teraz wiosną strzelał bramki. No, nie ukrywam, że chcielibyśmy, żeby bronił Bachmutola, ale będzie to trudne, ponieważ no wiadomo, po takiego zawodnika no to kluby się zgłaszają. A ty gdzie widzisz się w przyszłym sezonie? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Czekam, jak tutaj się rozwinie sytuacja. Zobaczymy, co czas pokaże.